Ja dotykam swoimi dłońmi serce Boga, które teraz umiera na krzyżu, rozumiesz? Które jest zmasakrowane, zmiażdżone cierpieniem. Mówiliśmy wczoraj o tym, w jaki sposób ten akt żalu, akt skruchy przygotować, czym jest grzech, czym są skutki i konsekwencje grzechu, czym jest prośba o ducha pobożności, czym jest grzech, który przynosi swój skutek i konsekwencje osłabiające cały Kościół, moją najbliższą rodzinę, moje małżeństwo, cały Kościół. Jest też kwestia tak zwanych grzechów zaniedbania, z których prawie się w ogóle nie spowiadamy. Grzechy zaniedbania to są grzechy, w których mogłem uczynić coś dobrego, ale nie zrobiłem, bo mi się nie chciało. Widzę wyraźnie, że powinienem pomóc teraz mojej żonie, która zmęczona, wróciła z pracy tak samo jak ja, ale nie, ja się rozwalę przed telewizorem, włączę sobie pilota i oglądam sobie jakiś serial, czy mecz, czy sport, czy cokolwiek innego. Patrzę kątem oka i czuję w sercu, że ona też jest zmęczona, ona też potrzebuje teraz pomocy, ale mi się nie chce. Tak? Przechodzę na przykład koło kogoś, kto dzisiaj ma smutną minę, widać, że może coś przeżywa, ale nie chce mi się wziąć, zagadnąć go, wziąć go może na kawę, zaprosić na herbatę, porozmawiać z nim, pocieszyć go, bo ja mam swoje rzeczy na głowie, wolę sobie pójść tam, zrobić sobie to, oglądać sobie film, oglądać sobie serial. Rozumiecie? Cały czas Bóg nam daje przez cały dzień mnóstwo okazji do tego, abyśmy czynili dobro innym ludziom. A my po prostu nie chcemy zauważać, że ktoś potrzebuje naszej pomocy. Nie? W słowie, w czynie, w uśmiechu. Wiecie, żeby chociaż przez chwilę zatrzymać się przy kimś, kto potrzebuje, czujesz to w sercu. Może zwykłego twojego zatrzymania się, dosłownie 2-3 minut, żeby porozmawiać, pocieszyć. To są grzechy zaniedbania, które bardzo bolą Jezusa. Wielu świętych i mistyków, którzy miało kontakt z uszami czyśćcowymi, mówiło, że za te grzechy zaniedbania bardzo długo pokutuje się w czyśćcu, ponieważ Bóg nas stworzył do konkretnych dobrych uczynków. Wyobrażacie sobie? Jeszcze zanim stworzył świat, wymarzył sobie ciebie, dał ci powołanie. Dar życia jest wtórnym darem do daru powołania. Otrzymujesz życie, aby wypełnić powołanie, które Bóg ci daje. Dostajesz życie, aby czynić dobre uczynki, które Bóg stworzył jeszcze przed stworzeniem świata dla ciebie, abyś je uczynił. Dlatego mówimy, że święci idą do Boga z pustymi rękami, ponieważ nie ma się czym pochwalić. Ponieważ te wszystkie dobre uczynki, które zrobiliśmy, są przygotowane jeszcze przed twoim stworzeniem dla ciebie, byś je uczynił, mocą Boga. To nie jest żadna twoja zasługa. Żadna. Więc wpadanie w pychę, że jestem taki dobry, tu pomagam, tam się pomodlę, tu przeprowadzę babcię przez ulicę, wiesz, tam, wiesz, komuś dam jakąś pieniążki. To są uczynki, które Bóg przygotował dla ciebie przed stworzeniem świata, aby się uczynił. Jego mocą, która jest w tobie. To nie są nasze zasługi. Naprawdę. Wszystko jest Jego. I teraz nasza postawa ma być taką postawą, która mówi: Panie, uwielbiam Cię za to, że mogłem uczynić Twoją mocą ten dobry uczynek, który przygotowałeś, abym go uczynił jeszcze przed stworzeniem świata. To jest wszystko Twój dar dla mnie. Każdy dobry uczynek, który mogę uczynić, to jest Twój dar dla mnie. Dla tego człowieka przeze mnie. Ty przeze mnie dla tego człowieka. To jest dobry uczynek. Dlatego święty Paweł mówi, że w czasie sądu nad nami zostanie poddane nasze życie ogniu oczyszczającym. Ogień oczyszczający, który spali wszystko to, co my sobie przypisaliśmy, spali jak słomę. I zobaczymy, że tak naprawdę sami z siebie jesteśmy niczym. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie uczynić najdrobniejszego dobrego uczynku. Sami z siebie nie jesteśmy dobrzy. Tylko Bóg jest dobry. Okay? Tylko Bóg jest dobry. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. On jest źródłem dobra, On daje dobro, On współpracuje z dobrem, On jest tym, który jest źródłem i szczytem wszelkiego dobra.
Tylko Bóg jest dobry. Jeśli chcemy być bardzo ewangeliczni, to nigdy nie myślmy o sobie, że jesteśmy dobrzy. Pamiętacie, przychodzi nawet do Jezusa, nie? Pewien człowiek mówi, nauczycielu dobry! A Jezus mówi, tylko Bóg jest dobry. Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Tylko Bóg jest dobry. Nie? Przed przyjściem tutaj do was czytałem sobie taki apoftegmat Ojców Pustyni. Uwielbiam po prostu apoftegmaty. Wiecie, co są apoftegmaty? To są takie krótkie opowiadania, takie anegdoty, takie mądrościowe, kilka zdań układane przez Ojców Pustyni i przekazywane przez tradycję Kościoła przez wiele, wiele lat w formacji zakonnej i monastycznej. Dzięki Bogu dzisiaj te apoftegmaty rozpowszechniają się na całym świecie chrześcijańskim i dużo ludzi ma dostęp do apoftegmatów Ojców Pustyni. I te apoftegmaty są bardzo mądrościowe, nie? One są piękne. Ojcowie Pustyni to byli niezwykle mądrzy ludzie. I na przykład święty Efrem Syryjczyk mówi tak, nie? Że większym cudem niż zmartwychwstanie jest zobaczenie swojego grzechu. Większym cudem niż zmartwychwstanie jest zobaczenie swojego grzechu. W rozumieniu takim, bo przyszli do niego, mówili, że ten i ten wskrzesza z martwych, nie? Ten i ten wskrzesza z martwych. Większym cudem niż wskrzeszanie z martwych jest zobaczenie swojego grzechu. Przychodzą do Abba Poimena, Abba, czyli ojciec pustyni, Abba Poimena i mówią, że mają widzenia aniołów, nie? Abba Poimen mówi, najważniejsze jest widzenie swojego grzechu. Rozumiecie? Nie ma większej łaski, jak zobaczenie swojego grzechu, bo wtedy rozpoczynasz prawdziwą pokutę, a pokuta rozpoczyna twoje prawdziwe duchowe życie. Jedno z drugim jest tak powiązane. Więc grzechy zaniedbania. Myślę, że tutaj też warto powiedzieć o czymś, o czym też rzadko wspominamy w spowiedzi świętej. O grzechach cudzych. Są one powiązane z grzechami zaniedbania. Grzechy cudze. Jakie to są grzechy? To widzę, że ktoś grzeszy, a ja go nie upominam. Nie czynię uczynku miłosierdzia co do duszy, nie upominam grzeszących. Nagminne na przykład dzisiaj rodzice, którzy akceptują to, że ich dzieci na przykład żyją bez ślubu. I generalnie traktują to jako coś normalnego, coś oczywistego. Nie upominają dzieci, które żyją w permanentnym grzechu ciężkim. Gdyby umarły, są w realnym potępieniu na życie wieczne. Realne potępienie na wieczność. I tutaj rodzice, nie upominając swoich dzieci, popełniają grzech cudzy. I to jest coś bardzo, bardzo poważnego. Nie daj Boże, żebyś zobaczył, że twoje dziecko jest w piekle, kiedy staniesz przed Bogiem i okaże się, że nie upominałeś swojego dziecka, nie przestrzegałeś przed potępieniem wiecznym. To jest coś bardzo poważnego, grzechy cudze. Być może, nie wiem, chodzisz do pracy i widzisz, że twój kolega oszukuje, kłamie, podrabia faktury, wiesz, tutaj jakieś przekręty, tam przekręcik, tu przekręcik. Nie upomnisz, bo się boisz, że cię wyśmieje. Nie upomnisz, bo powiedzą, o ty, uważaj na tego konfidenta, ty, ten kabluje, uważaj. Boisz się, nie? Że cię osądzą. I nie zwracasz uwagi, nie upominasz grzeszących. Kiedyś widziałem taki film, chrześcijański jakiś film, o tym jak pewien bogobojny mężczyzna, który spędzał czas każdego dnia z Panem i chciał wiernie iść drogą Ewangelii, w pewnym momencie na hali takiej magazynowej, gdzie pracował, przyszło do niego dwóch gości i zapytało, czy wszedłby w taki interesik, bo tutaj jest kilka takich rzeczy na boku w magazynie, które można opchnąć, nikt nie będzie wiedział, tylko trzeba podpisać taką fałszywą fakturkę, będzie za to niezła kaska i tak dalej, i tak dalej. A on akurat był w sytuacji, kiedy był bardzo biedny i po prostu wiązał koniec z końcem ledwo, nie? Rodzina wielodzietna i stanął przed dylematem, nie? Wejść w łatwy pieniądz, czy powiedzieć nie i być w tej pracy przez cały czas, każdego dnia, każdego tygodnia, miesiąca wytykany palcami jako, wiesz, taka, wiecie, taka łajza, nie? Kabel, konfident i tak dalej, który, wiesz, boi się
podjąć, wiesz, konkretną męską decyzję i zaryzykować. I powiedział, że nie, on w to nie wejdzie. I tego samego dnia został wezwany do szefów tej firmy. To było wszystko nagrane na kamerę i tak dalej, okazało się. I oni testowali go, szefowe firmy. Nie? Wzięli dwóch ludzi, którzy zagrali rolę właśnie takich, którzy chcieli tutaj zrobić jakiś mały przekręcik. Sprawdzili gościa. Gość powiedział nie, bo był wierny panu i otrzymał wysoki awans w tej firmie i pan pobłogosławił jego decyzję wierności. Nie? Taki krótki przykład, ale on właśnie pokazuje to, że mamy być krystaliczni, mamy być wierni, mamy być uczciwi. I bardzo często właśnie te grzechy upominania grzeszących, przez to, że się bardzo boimy, przede wszystkim opinii innych ludzi, to jest chyba jeden z najbardziej paraliżujących lęków naszego życia. Co inni o mnie mówią? Co inni o mnie myślą? Jak ludzie mnie odbierają? Czy jestem w oczach ludzi fajny, sympatyczny, miły, super, och, ach, naj? Czy też, no właśnie, ta presja, żeby wszystkim się podobać, wszystkim imponować, żeby wszyscy dobrze o mnie mówili, to jest coś, czym musimy nieustannie walczyć. Nieustannie walczyć. A więc grzechy cudze, grzechy zaniedbania. Zobaczcie więc, że tak naprawdę zrobić rachunek sumienia na mszy świętej z tych czterech kategorii grzechów, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, nie ma na to czasu. To trzeba przygotować w domu. Taki rachunek sumienia. Jeśli chodzisz raz w tygodniu na mszę świętą, to od poniedziałku do soboty czyń codzienny rachunek sumienia. Aby w tym momencie, kiedy przychodzisz na Eucharystię i jest akt skruchy, to już masz serce, które jest skruszone przez każdy rachunek sumienia każdego dnia przez cały tydzień. Twoje serce jest złamane, twoje serce żałuje za te grzechy, twoje serce dokładnie je widzi i tym jednym aktem nie chce tego, żałuje, przepraszam Boże. W tym akcie pokuty jakby zamykasz cały akt skruchy, pokuty i żalu przez cały tydzień w tym jednym akcie pokuty na mszy świętej w niedzielę. Dlatego to jest tak ważne, żeby, jeszcze raz powtarzam, Eucharystię przygotowuje się w domu. Jeśli chodzisz raz w tygodniu na mszę świętą w niedzielę, cały tydzień przygotowujesz twoją niedzielną Eucharystię w domu. Kończy się akt skruchy i wtedy jesteśmy obmyci krwią Jezusa Chrystusa, mamy przebaczony grzech i możemy stanąć przed tronem Ojca. Zostajemy wyrwani z królestwa ciemności, jesteśmy wyrwani z ciemności grzechu, jesteśmy rozerwani z tych kajdan, jarzma, zniewolenia grzechowego i możemy zostać przeniesieni przed tron Baranka i możemy śpiewać chwała na wysokości Bogu. Razem ze wszystkimi świętymi, aniołami, archaniołami, serafinami, cherubinami, z tymi wszystkimi, którzy są bohaterami naszych życiorysów świętych. Wiesz, tutaj siostra Faustyna, to ojciec Pio, to Jan Paweł II. Wszyscy, słuchajcie, mamy ręce wzniesione do góry i śpiewamy uwielbienie dla Boga przed Jego tronem, wpatrzeni w Baranka. Jesteśmy obmyci Jego krwią po akcie żalu. Możemy być w śmiałości, zażyłości z Panem, z tęsknotą wyciągać do Niego dłonie i wołać uwielbienie Jego wszechmocy, Jego dobroci, Jego miłości, Jego miłosierdzia. I dopiero po tym jesteśmy gotowi, aby wsłuchać się w Słowo Boże. I tu zaczyna się niesłychanie ważna rzecz, ponieważ jest to coś zdumiewającego, jak szatan potrafi nam ukraść Boże Słowo. Zwróćcie uwagę na to, jak będziecie na mszy świętej, że w momencie, kiedy siadamy, wyłączamy się automatycznie. Gdybym na przykład was zapytał, nie wiem, na mszy świętej wieczornej, gdybyśmy byli na mszy świętej wieczornej, powiedzcie mi na przykład, co, nie wiem, 2-3 wydarzenia, o których czytaliście dzisiaj w internecie na przykład rano, nie? Albo w gazecie, albo słyszeliście w telewizji czy w radiu, nie? Jakieś tytuły, które zapamiętaliście, nie? Coś was uderzyło, poruszyło. Bez problemu byście mi opowiedzieli, co przez cały dzień od samego rana żeście przeczytali, usłyszeli, zobaczyli, zapamiętali. A gdybym was zaraz po Ewangelii zapytał, a powtórzcie mi chociaż jedno zdanie z pierwszego czytania.
ząg. Siedzisz, oczy otwierasz. Przed chwilą kilka razy zaśpiewałeś refren psalmu. Czy potrafisz go powtórzyć? O, na przykład z wczoraj. Refren psalmu. Kto pamięta? O, zobacz, jest. Śpiewałeś, Lesiu? Czytał. No. Jedno zdanie z Ewangelii. Nie? Jedno zdanie z Ewangelii, które zapamiętałem. My tutaj mówimy do grona, które generalnie stara się żyć świadomie Bożym Słowem i każdego dnia je studiuje, medytuje i reflektuje. Ale gdybyśmy pytali, taką sondę zrobili wśród ludzi przychodzących co niedzielę do kościoła, to dramat. To dramat. Kiedyś robiłem coś takiego, po prostu się za głowę chwytałem, jak szatan potrafi kraść słowo. Momentalnie ludzie siadają się, odcinają. Nie? Są we własnym świecie, swoich myśli, swoich fantazji, swoich przemyśleń. Tak jak mówiłem, co będę robił w domu, co będę robił w pracy, co muszę załatwić, gdzie pojechać, co kupić, co zapłacić. Po prostu jesteśmy wszędzie, tylko nie przy Bożym Słowie. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że Boże Słowo ma moc leczenia każdej naszej choroby. Czy duchowej, czy emocjonalnej, czy fizycznej. I mam w swoim dossier świadectwa ludzi, którzy chorowali na choroby, które nawet trudno było zdiagnozować przez lekarzy. I zaproponowałem im ten prosty test. Po prostu Jezus obiecał, że Jego Słowo ma moc leczenia każdej choroby. To już w Starym Testamencie mówi psalmista, że Bóg posyła swoje Słowo, które ma moc leczenia wszystkich chorób. I mówię, zacznij czytać Boże Słowo, szczególnie Ewangelię, zacznij czytać z tą obietnicą. Panie, Ty powiedziałeś, że Twoje Słowo ma moc leczenia każdej choroby. Ja teraz czytam Ewangelię, czytam, reflektuję, medytuję, chłonę, karmię się tym Bożym Słowem, spełnię obietnicę, żeby to Słowo mnie uleczyło. I ludzie wychodzili z tych chorób dzięki samemu czytaniu Bożego Słowa. Rozumiecie? Dzisiaj, kiedy mamy taki problem z opieką lekarską, szpitale. Wiecie, dzisiaj w środowisku, w którym żyjemy, w świecie zatrutym, chemicznym, niszczącym nasze organizmy, nasze ciała, mamy lekarstwo na wyciągnięcie ręki. Boże Słowo, które może nas leczyć z każdej choroby. Dlaczego tego nie używamy? Nie mamy wiary. Nie mamy wiary. Pierwsze czytanie z reguły ze Starego Testamentu. Ono ma pokazać nam pewną sytuację naszego życia. Zwróćcie uwagę na to, gdzie Twoje życie odnajdujesz w Piśmie Świętym. Dzisiaj na przykład przeżywam to, to i to. Czy jest jakiś fragment w Piśmie Świętym, który pokazuje mi moje życie, to, co aktualnie teraz przeżywam? Każdy z nas w każdej chwili swojego życia powinien umieć odnaleźć się w jakimś fragmencie Pisma Świętego. Bo tam Bóg daje Ci odpowiedź na Twoje problemy, na Twoje pytania. W jakimś konkretnym fragmencie Pisma Świętego. I z reguły pierwsze czytanie ze Starego Testamentu i ono pokazuje nam, naświetla pewien problem naszego życia. Więc teraz intensywnie, kiedy czytam pierwsze czytanie i słucham pierwszego czytania, mam odnaleźć swoje życie w tym pierwszym czytaniu. Psalm responsoryjny, który zaczynam śpiewać, jest odpowiedzią Bogu na to, co usłyszałem w pierwszym czytaniu. Jakby prośbą o to, aby On odpowiedział teraz na to, czym ja żyję. Na ten problem, w którym jestem. Na to, co teraz przeżywam w moim życiu. Drugie czytanie jest jakby, zawsze z Nowego Testamentu, jest jakby programem, katechezą, jak żyć życiem chrześcijańskim. Jak żyć bardzo konkretnymi wyznacznikami Bożych przykazań w Nowym Testamencie. Jak żyć nowym przymierzem, które dokonuje się po dziele krzyża. Jak żyć teraz, kiedy Jezus już wziął wszystkie grzechy, wszystkie słabości, wszystkie przekleństwa, całe zło, wszystkie choroby, wszystko cokolwiek jest szeroko pojętym i dogłębnie pojętym złem w historii ludzkości, wziął to na krzyż. Jak mam teraz żyć po krzyżu, po tym, co Jezus dokonał w dziele odkupienia? I po drugim czytaniu, który jest taką instrukcją życia chrześcijańskiego, wstajemy wszyscy, ponieważ będzie teraz do nas mówił sam Bóg. I teraz śpiewamy Alleluja na cześć Jezusa, który będzie poruszał się wśród nas i będzie mówił do nas osobiście. Więc
Ewangelia jest słowem życia. Co więcej, kończąc Ewangelię, wy tego nie słyszycie, kapłan całuje Ewangelię, mówiąc słowa, niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Niesłychanie ważna rzecz. Słowa Jezusa mają moc gładzenia naszych grzechów. Pomyślałeś kiedyś o tym? Ja kiedy to odkryłem, wiecie, słyszy się po 1000 razy pewne rzeczy, ale trzeba w końcu raz usłyszeć to. Żeby zobaczyć, jejku, rzeczywiście Ewangelia ma moc gładzenia moich grzechów. Od tego momentu, czy to w telefonie, czy mam taki mały egzemplarzyk Ewangelii, noszę go przy sobie i wiem, że jak przegnę, wiem, że jak gdzieś uchybię, wiem, że jak wejdę w jakąś słabość, w jakiś grzech, to momentalnie otwieram Boże Słowo, otwieram Ewangelię i to jest mój osobisty akt żalu, akt pokuty. Panie, proszę Cię, żałuję za ten grzech, przepraszam, że to zrobiłem. I czytam teraz słowa Ewangelii, abyś mnie obmył z tego grzechu, abyś mnie oczyścił z tego grzechu, bo Twoje Słowo ma moc gładzenia teraz tego grzechu, który zrobiłem. I wchodzę w przestrzeń czystości serca. Pamiętacie, Jezus potem powie apostołom, że wy już jesteście czyści przez Słowo, które wam dałem. Nie? Słowa Ewangelii, słowa Jezusa mają moc gładzenia naszych grzechów. Tuż przed Ewangelią czynimy trzy znaki krzyża. Znowu krzyż. Pamiętacie, o czym mówiliśmy, jaki krzyż ma treść i znaczenie. Na czole znowu egzorcyzmuje swoje myśli, egzorcyzmuje swój język, czyli swoją mowę, egzorcyzmuje swoje serce. Chcę, aby słowa Ewangelii przemieniły moje myślenie, aby słowa Ewangelii przemieniły moją mowę, aby słowa Ewangelii przemieniły moje serce, mój cały wewnętrzny świat, uczuć, emocji, tego wszystkiego, co przeżywam w sobie. Ewangelia ma zakrólować w moim umyśle, w mojej mowie i w moim sercu. Dlatego czynię trzy znaki krzyża. Możesz, czyniąc je, właśnie wypowiadać w sercu takie słowa. Niech słowa Ewangelii przemienią moje myślenie, moje mówienie i moje serce. Żebyś wiedział świadomie, co robisz, czyniąc te trzy znaki krzyża. A więc Ewangelia. Wchodzę całym sobą w Ewangelię. Chcę być bohaterem tej Ewangelii. Wyobrażam sobie Jezusa, wyobrażam sobie, jak idzie wśród apostołów, wyobrażam sobie Jezioro Galilejskie, wyobrażam sobie, jak przypatruję się całej tej scenie rozmowie Jezusa z uczniami, patrzę na Jezusa, wyobrażam sobie, że Jezus patrzy na mnie, mówi do mnie, nawet te słowa, które mówi do apostołów, po prostu żyje jakby w różnych odsłonach tej Ewangelii, będąc jej słuchaczem, będąc oglądającym tę Ewangelię, będąc bohaterem tej Ewangelii. Chodzi o to, żeby całym sobą przeżywać ten fragment Ewangelii, tą scenę ewangeliczną, którą Jezus teraz mi przedstawia przez usta kapłana. Mam cały wejść w tę Ewangelię, zaangażować wszystkie zmysły, żeby przeżyć ją całym sercem. Ponieważ ona ma moc gładzenia naszych grzechów. Ona ma moc dania nam życia wiecznego. Ma moc poznania Jezusa Chrystusa. A życie wieczne to jest poznanie Ojca i tego, który Ojciec posłał, którego Ojciec posłał, czyli Jezusa Chrystusa i Jego dzieła. To jest już życie wieczne. Słuchając Ewangelii, wchodzę w życie wieczne. A kto znowu najpiękniej słucha Ewangelii? Kto rozważał swoje słowa, słowa Jezusa nieustannie w swoim sercu? Maryja nieustannie rozważała słowa Jezusa. Ona była tą, która była stolicą, skarbnicą, mądrością wszystkich proroctw. Ona jak nikt inny. Wyobrażacie sobie, jakie może być poznanie Bożego Słowa, będąc niepokalanym? To jest nieprawdopodobne. Jaka znajomość Bożego Słowa i tajemnic sekretów Bożego Słowa była w Maryi, która była bez grzechu. Tam nie było żadnego zaciemnienia. Tam nie było nic, co by mogło w jakiś sposób zwieść Maryję w poznawaniu Bożego Słowa, w interpretacji Bożego Słowa. Nie, ona świetnie wszystko rozumiała. Dogłębnie. Nie potrafimy sobie tego wyobrazić, jak ona mogła rozumieć Boże Słowo, nie będąc
zanieczyszczona żadnym grzechem, będąc pełna i całkowicie wypełniona Duchem Świętym, zjednoczona z autorem Bożego Słowa, niosąc Boże Słowo w swoim łonie, mieszkając z Bożym Słowem wcielonym przez 30 lat w Nazarecie. To jest nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Nikt tak nie pokaże ci i nie zinterpretuje i nie da ci przeżyć Bożego Słowa jak Maryja, Matka Słowa Wcielonego. Dlatego ją proś szczególnie o to, za każdym razem, kiedy będziesz otwierał Słowa Ewangelii, czy to w twoim prywatnym rozważaniu, czy na mszy świętej, żeby to ona ci tłumaczyła Ewangelię, żeby to ona wzięła cię za rękę i w mocy Ducha Świętego dała ci serce, które zrozumie sekrety Króla. Ponieważ jeśli zrozumiesz sekrety Króla, jeśli przyjmiesz sekret Króla, dostajesz życie wieczne w trakcie słuchania Ewangelii. Życie wieczne już jest twoje. I potem w Ewangelii jest modlitwa wiernych. Modlitwa wiernych, która jest niczym innym jak zebraniem wszystkich naszych intencji, tych, które składamy na początku mszy świętej Bogu, wszystkich naszych próśb, pragnień, tego wszystkiego, czym żyje Kościół. Ogarniamy te modlitwy całego Kościoła i zanosimy je do Boga. To jest prosta rzecz. Tu nie trzeba nic więcej tłumaczyć, modlitwa wiernych. I kończy się liturgia słowa. Już z Kościoła, bo do niego msza święta się skończyła. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas jest teraz zaproszony do złożenia konkretnego daru. Konkretnej ofiary. Może twoją ofiarą będzie to, że pójdziesz na Eucharystię dzisiaj i powiesz: Panie, jest Liga Mistrzów, Real gra z Barceloną, finał. Ale składam to w ofierze. Wkładam tą ofiarę do pateny. Wkładam do kielicha. Łączę to z ofiarą Jezusa. I dzisiaj nie obejrzę tego meczu. I przychodzisz, wiesz, środa, z pracy do domu. Twoja żona wychodzi do sklepu i mówi: być może, mężu, kupić ci 6 paczek na wieczór, wiem, że jest mecz. To mówisz: nie, nie kupuj. Jak to? Nie będę oglądał meczu. Jak to? Dzisiaj jestem cały dla ciebie. Idziemy na kolację. Już zarezerwowałem restaurację. Co ci się stało? Jesteś chory? Ktoś ci uderzył w głowę? Nie, kochana. Dzisiaj nie będzie meczu. Dzisiaj będziesz ty dla mnie najważniejsza. Ale przecież mamy dzieci. Ciocia Basia już jedzie. Wszystko zarezerwowałem. Będzie się opiekować. Ty się rób na bóstwo. Dzisiaj wieczorem idziemy razem do restauracji. Składasz konkretną ofiarę, która boli. Oczywiście my jesteśmy przebiegli. Nie? Bądźcie przebiegli jak węża, nieskazitelni jak gołębice, mówi Jezus. A każdy mężczyzna wie, co to znaczy. Czyli możesz zaprowadzić swoją, wiesz, żonę do takiej restauracji, gdzie będzie telewizor, transmisja meczu, ty ją ułożysz pięknie, wiesz, plecami do tego telewizora, połączysz jedno z drugim. Można tak, ale rozumiecie, chodzi o konkretną ofiarę. Konkretną ofiarę, którą mamy złożyć. W złączeniu z ofiarą Jezusa. Co więcej, ja jako kapłan wchodzę też w ten niesamowity dialog z Jezusem, ponieważ on mnie też pyta: Dominik, jesteś moim kapłanem, co ty złożysz w ofierze, aby dzieci, które są na Eucharystii, otrzymały to, co proszą? Co ty złożysz w ofierze? I ja wiem, o co on mnie pyta. On mnie nie pytał tą ofiarkę, wiesz, czy meczyka sobie nie obejrzę, wiesz, czy tam sobie, wiesz, odmówię jakieś kolacyjki czy coś. On mnie pyta o to, o co zapytał go ojciec. Czy złożysz całe swoje życie za swoje dzieci? Czy jesteś gotowy umrzeć dla nich? Czy jesteś gotowy oddać mi całkowicie siebie? Ja zrobię z tobą cokolwiek chcesz. Wejdziesz może w najgorsze cierpienie, w najtrudniejszy krzyż. Będzie bardzo bolało, ale czy złożysz wszystko, całego siebie w ofierze za tych ludzi, którzy są w kościele, aby oni otrzymali to, co proszą? Czy złożysz całe swoje życie, Dominik, tak jak ja składam całe swoje życie za dzieci, które są na Eucharystii, w ich intencjach? O ich zbawienie. Czy jesteś gotowy? Panie, ale ja ich nie znam. Dlaczego mam cierpieć dla nich?
Dlaczego mam być ukrzyżowany dla nich? Oni nigdy tego nie docenią, nigdy nie podziękują. To jest dla mnie anonimowy tłum tych ludzi, którzy są w kościele. Dlaczego mam za nich umierać? Dlaczego mam za nich cierpieć? Dlaczego mam za nich się ukrzyżować? Kochasz ich? Nie za bardzo. To wpierw proś o miłość. Wpierw proś mnie, żebyś patrzył na nich tak, jak ja na nich patrzę. Żebyś przebaczał im wszystko, jak ja będę przebaczał za chwilę na krzyżu. Żebyś złożył siebie w ofierze z miłości, tak jak ja z miłości złożyłem siebie w ofierze. Proś mnie o miłość. I to jest ten dialog, który dokonuje się na każdej Eucharystii pomiędzy Jezusem a kapłanem. I On mnie o to prosi. Bądź gotowy umrzeć. Złożyć siebie całkowicie w ofierze za tych, którzy są na Eucharystii. Którzy za chwilę będą ze mną przeżywać Golgotę. Czy chcesz być taki jak ja? Jesteś moim kapłanem. Rozumiecie więc, że ten moment na Eucharystii jest niesłychanie ważny, jest kluczowy. Ponieważ co ja za chwilę powiem? Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. No ale jak ty nie złożyłeś żadnej ofiary, to co ma przyjąć Bóg Ojciec Wszechmogący? Rozumiem, że w tym momencie msza święta się dla ciebie skończyła. Wstajesz ładnie, żegnasz się kulturalnie miło, do widzenia, nie złożyłem nic w ofierze, dla mnie się msza święta skończyła, do zobaczenia jutro, jak przygotuję ofiarę, to będę mógł siedzieć dalej. Rozumiecie? To jest bardzo ważny moment. I teraz będziemy zbliżać się do już bezpośrednio męki śmierci Pana Jezusa. Poproszę jeszcze o to, żeby przynieść mi mszał tutaj na ołtarz. Następuje tak zwana prefacja. Pan z wami i z duchem twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Wstajemy i bezpośrednio przygotowujemy się przez prefację, która jest jakby takim krótkim streszczeniem najważniejszych prawd wiary, szczególnie jeśli chodzi o dany formularz mszy świętej, jakąś uroczystość, święto, czy o przeżywanie czegoś, co akurat Kościół przeżywa dzisiaj w sposób szczególny. I rozpoczynamy hymn Święty, Święty, Święty. To hymn, który śpiewają aniołowie w niebie nieustannie. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że liturgia Eucharystii to jest odzwierciedlenie liturgii niebiańskiej. Cały Kościół oczyszczający się w czyśćcu, wszystkie dusze czyśćcowe, Kościół triumfujący w niebie, wszyscy święci, aniołowie, archaniołowie, serafini, cherubini i cały Kościół walczący tutaj na ziemi jednoczą się na mszy świętej. Gdybyście czytali Apokalipsę, rozumielibyście każdy element akcji liturgicznej na Eucharystii. Bo w Apokalipsie jest wszystko. Jeśli ktoś mówi, nudzę się na mszy świętej, a w niebie będzie tak fajnie, bo będzie cały czas uwielbienie, czytaj Apokalipsę. Bo tam w Apokalipsie jest cały czas pokazywana liturgia. Liturgia. W niebie trwa wieczna liturgia. Eucharystia jest odzwierciedleniem niebiańskiej liturgii. Rozumiecie to? Jak ktoś mówi, ja się dzisiaj nudzę na mszy świętej, stary, to będzie się nudził całą wieczność, bo tam gdzie wieczna liturgia. Czytaj Apokalipsę, która pokazuje, co dzieje się w niebie. Czytaj Apokalipsę. Więc radzę ci, żebyś zaczął przeżywać całym sercem mszę świętą, będziesz miał problem w niebie. Będziesz znudzony na śmierć. I święty, 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 ten hymn, który śpiewamy, hymn aniołów, hymn świętych, którzy w niebie nieustannie śpiewają święty, święty, święty. My mówimy święty, ale tak naprawdę po hebrajsku to jest słowo, które powinniśmy przetłumaczyć na inny. Inny, inny, inny. Bo to, co się będzie teraz dokonywać, słuchajcie,
jest tak alogiczne, jest tak absurdalne, jest tak szalone, że nie jesteśmy w stanie absolutnie ująć to w jakieś ramy, tą miłość Boga do człowieka wyrażaną w potwornej męce na krzyżu. Bóg kiedyś powiedział do świętej Teresy z Awila, że największą tajemnicą wszechświata jest tajemnica Boga, miłości Boga do człowieka. Największą tajemnicą wszechświata nie jest, wiesz, trójkąt bermudzki, nie są, wiesz, rozwiązane teorie spiskowe, o których czytasz w internecie, czy Ziemia jest płaska, czy nie. Największą tajemnicą wszechświata jest miłość Boga do człowieka, której nigdy nie zgłębimy. Nigdy. Wyrażana najgłębiej w krzyżu Jego Syna Jezusa Chrystusa. Dlatego śpiewamy inny, inny, inny Pan Bóg zastępów. On jest tak inny. Jego drogi nie są naszymi drogami. Jego myśli nie są naszymi myślami. On jest całkowicie inny niż nasze wyobrażenia. A więc ten hymn Święty, 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 który wyśpiewywany jest w niebiosach, nieustannie przez aniołów, wprowadza nas bezpośrednio do wieczernika i za chwilę na Golgotę. Święci mistycy, którzy oglądali Eucharystię duchowymi oczami, mówią, że w momencie, w którym śpiewamy święty, 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 otwiera się niebo nad ołtarzem i wszyscy jesteśmy zaproszeni do wieczernika. Wstępuje miliardy, miliardy, miliardy aniołów, którzy otaczają ołtarz. Za kapłanem są wszyscy święci, zwycięzcy Jezusa Chrystusa, miliardy świętych. Przed ołtarzem jest cały Kościół oczyszczający się w czyśćcu. Miliardy, miliardy ludzi, którzy oczyszczają się w czyśćcu. Kończymy każdą prefację właśnie tym wezwaniem. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. A więc cały Kościół łączy się teraz. Kościół niebiański, zwycięzców Jezusa Chrystusa, Kościół oczyszczający się w czyśćcu i my wszyscy, którzy jesteśmy Kościołem walczącym, łączymy się teraz, aby przeżyć śmierć Jezusa na krzyżu. I w momencie, w którym kończymy ten hymn święty, 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 kapłan rozpoczyna dzieło konsekracji. Nakłada ręce i mówi: uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. W momencie, w którym kapłan nakłada ręce, wstępuje Duch Święty. Wstępuje na ten kawałek opłatka. I ten kawałek opłatka zamienia się w ciało Chrystusa. Wstępuje w wino, które zostaje przemienione w krew Jezusa. Trwa ostatnia wieczerza, poza czasem i przestrzenią. To tak, jakbyśmy zostali włożeni do wehikułu czasu i przeniesieni na Golgotę. Rozumiecie? Eucharystia jest poza czasem i przestrzenią, wiecznym teraz. Dzieło krzyża historycznie dokonało się 2000 lat temu. Natomiast Eucharystia jest czyniona każdorazowo na pamiątkę dzieła krzyża. A pamiątka po grecku to obecność. Zapamiętajcie to. To czyńcie na moją obecność. To czyńcie na moją obecność. Eucharystia jest poza czasem i przestrzenią, wiecznym teraz. Nie to, że Jezus za każdym razem codziennie będzie umierał. Umarł raz, ale chce, aby w każdym pokoleniu móc przeżywać śmierć za dzieci. Dzieci Boże. Móc przeżywać dzieło odkupienia, aby każde pokolenie chrześcijan nie było poszkodowane, bo oni nie byli na Golgocie. Wszyscy możemy być na Golgocie przez największy z cudów, jakim jest Eucharystia.
która dokonuje się w wiecznym teraz. Znika czas, znika przestrzeń, wszyscy jesteśmy zaproszeni na Golgotę. Każde pokolenie może uczestniczyć w męce i śmierci, w odkupieniu, które dokonało się na Kalwarii. Wszyscy my. Nie ma już lepszych i gorszych. Nie ma tych bardziej uprzywilejowanych, którzy mogli być 2000 lat temu. Wszyscy możemy uczestniczyć w Eucharystii, czyli w męce śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. W Jego ofierze odkupienia za każdego z nas. I w tym momencie, kiedy ciało Chrystusa i krew Chrystusa jest już przemienione, jest na ołtarzu, znika ołtarz i z wieczernika wszyscy przynosimy się pod krzyż, na Golgotę. Tutaj umiera Jezus Chrystus. Tu jest krzyż. Tu umiera Jezus. Kościół oczyszczający się w czyśćcu. Wszyscy, cały czyściec trwa przy krzyżu, kiedy Jezus umiera. Wiecznym teraz. Krew Jezusa spływa na czyściec, oczyszczając je z grzechu. Szczególnie na tą osobę, za którą jest ofiarowana msza święta. Ona jest, mówiąc obrazowo, najbliżej krzyża i przeżywa mękę Jezusa Chrystusa za jej własne osobiste grzechy. Wstrząsającą mękę Jezusa za jej grzechy. Wszyscy święci, aniołowie, archaniołowie, serafini, cherubini zgromadzeni wokół krzyża. Tu koło mnie jest Matka Boża. Ja znikam jako kapłan. Tu już jest Jezus Chrystus. Już nie patrzysz na mnie. Patrzysz na Jezusa. On oddaje swoje życie za ciebie. Ja mu oddaję swoje ciało. Oddaję mu swój głos. Oddaję mu swoją twarz. Oddaję mu swoje serce. On całkowicie mnie opanowuje. W świecie niewidzialnym mnie już nie ma. Tu jest Jezus. Jezus umierający na krzyżu. Dlaczego mówimy o cudach eucharystycznych? Dlaczego mówimy o tym, że Bóg tak wstrząsowo dzisiaj chce przebudzić Polskę i Polaków przez te dwa potężne cuda eucharystyczne? Na czym polega cud eucharystyczny? Na tym, że fizycznie opłatek, który zmysłowo jest ciągle opłatkiem, przemienił się w ludzką tkankę w czasie przeistoczenia. Wino, które fizycznie, zmysłowo jest cały czas winem, przemieniło się w krew. Jaka jest procedura zbadania cudu? Wysyła się do trzech niezależnych laboratoriów kawałek tej tkanki ludzkiej i krwi, która pojawiła się w kielichu, nie mówiąc o tym, skąd się pojawiła i w jakich okolicznościach. Laboratorium bada po prostu sam fakt. Krew, tkanka ludzka. I wszystkie cuda eucharystyczne mówią dokładnie o tym samym, że jest to fragment mięśnia sercowego. Człowieka, który jest w stanie agonalnym, który straszliwie cierpi, który jest tuż przed, można powiedzieć, rozerwaniem serca, zawałem serca. Jego serce jest napięte do granic możliwości. Wiecie, ilość białych ciałek, które są w tej tkance mięśnia sercowego, w tym mięśniu sercowym, jest tak duża, ponieważ ten człowiek teraz umiera. Gdyby to była tkanka, fragment mięśnia sercowego człowieka, który umarł, już nie żyje, nie byłoby białych ciał. One by zniknęły, zanikły. I to jest cud, rozumiecie? Tego nie potrafią wytłumaczyć wszyscy naukowcy badający cud eucharystyczny, ponieważ oni otrzymują tkankę mięśnia sercowego, które żyje. Rozumiesz? Które żyje w trakcie badań. To nie jest fragment mięśnia sercowego człowieka, który umarł. Który żyje. Ja dotykam swoimi dłońmi serce Boga w
które teraz umiera na krzyżu, rozumiesz? Które jest zmasakrowane, zmiażdżone cierpieniem. Serce, które bije z potwornego też przerażenia i lęku. Serce, które umiera, w stanie agonalnym jest. Za chwilę będzie zawał, rozerwie się to serce w moich dłoniach. Rozumiesz? Jak delikatnie muszę brać go w swoje dłonie. Jak delikatnie go trzymać. Jak delikatnie go opuścić. Przecież to jest jedna wielka, żywa rana. On czuje to. To jest jego serce. Rozumiesz? Żyjące serce Boga jest teraz w moim dłoni, umierającego na krzyżu, tu i teraz. Wyobrażasz to sobie? I ty za chwilę przyjmiesz żyjące serce Jezusa Chrystusa. Rozumiesz? I krew Boga, która żyje. Kiedy będę go podnosił, w Eucharystii, nie spuszczaj wzroku. Kiedy będę ci go pokazywał, to wyobrażaj sobie całym sercem jego wiszącego na krzyżu. Wyobrażaj sobie jego ciało zmasakrowane, całkowicie, straszliwie skatowane przez twój i mój grzech na krzyżu. Wyobrażaj sobie każdą ranę. Jego ciało było jedną wielką raną. Ale Słowo Boże mówi, że w jego ranach jest nasze zdrowie. Dlatego możesz włożyć do jego rany twoje rany, aby popłynęła w twoich ranach jego krew. Przylgnij wszystkimi swoimi ranami do jego ran. Cokolwiek cię boli, przez jakiekolwiek cierpienie przechodzisz, cokolwiek teraz przeżywasz, co tak bardzo cierpisz w swoim życiu, dotknij swoimi ranami jego ran. Jest taki piękny obraz, który sobie wydrukowałem kiedyś w necie, go zauważyłem. Kapłana, który w ornacie całkowicie przylega całym sobą do Jezusa wiszącego na krzyżu. Jego dłonie przenikają dłonie Jezusa. Jego twarz przenika twarz Jezusa. Jego całe ciało przenika ciało Jezusa. Wszystkimi naszymi ranami, po to, abyśmy zostali uzdrowieni tymi ranami. To jest tak ważne. Rozumiecie, tutaj dokonują się najważniejsze cuda, najwspanialsze cuda. Tutaj następuje cud największych uzdrowień. Mów mu wtedy o swojej chorobie, czy to fizycznej, czy emocjonalnej, czy duchowej. Po prostu podejdź pod krzyż w swoim sercu i z wiarą dotknij swoimi ranami jego ran. Włóż swoją chorobę w jego rany. Tu i teraz. Na cokolwiek chorujesz, włóż tą chorobę w jego rany. Bo w jego ranach jest twoje uzdrowienie. I za chwilę, kiedy będę podnosił krew Jezusa, to wyobrażaj sobie, że klęczysz pod krzyżem i obejmujesz dłońmi krzyż i prosisz, aby krew Jezusa spływała teraz na ciebie, z jego skatowanego ciała, z jego ran całkowicie spływała na ciebie. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ krew Jezusa, raz, obmywa cię z każdego grzechu. Dwa, łamie każde dzieło diabła w twoim życiu. Trzy, niszczy każdy atak demona na ciebie. Cztery, wprowadza cię w zażyłość i śmiałość przed tronem Ojca. Już nie musisz się bać Boga, ponieważ jego krew obmywa ciebie z każdego grzechu. Pięć, ona czyni cię niewidzialnym dla zła. Wszystko, co jest zanurzone we krwi Jezusa, jest niewidzialne dla zła. Szatan nie może uderzyć w coś, co jest zanurzone we krwi Jezusa. Cały chce się zapieczętować w twojej krwi. Wszystko, co będę robił, co będę czynił, o czym będę mówił, co będę myślał, pieczętuje w twojej krwi. Taka ma być modlitwa, kiedy kapłan podnosi kielich z krwią Jezusa. To jest
absolutnie najważniejsze wydarzenie w Eucharystii, poza czasem i przestrzenią. On tutaj umiera. Wydarzenie największych cudów. Trzeba je przeżyć absolutnie z największą intensywnością serca, z największą miłością, z największym zrozumieniem. To tutaj dokonują się największe cuda. Największe. Jezus, mówiąc o tym momencie przeistoczenia na Eucharystii, najbardziej płacze, skarży się. Wiecie na kogo? Na kapłanów, którzy bezmyślnie czynią ten akt przeistoczenia. Jego spieszących się dłoni. Wiecie, czasami się zastanawiam, jak to jest, że my mamy nieprawdopodobną umiejętność redukowania najświętszych wydarzeń do jakichś szybkich, rutynowych działań. Kiedy napisano nowe wprowadzenie do mszału rzymskiego, zmieniono pewne pojęcia. Dotychczas była adoracja w postaci eucharystycznej w trakcie przemienienia, a teraz wpisano do formularza mszalnego ukazanie postaci eucharystycznych. Ktoś może powiedzieć, niewielka różnica, ale ona szalenie zmieniła przeistoczenie. Adoracja to jest dłuższa chwila, w której adoruje Jezusa umierającego na krzyżu. A ukazanie, widzicie, jak zostało zredukowane, że kapłan po prostu podnosi i opuszcza. Podnosi i opuszcza. Ukazał, ukazał, więc nikt nie ma pretensji. Zrobił zgodnie z wstępem do mszału. Ukazałem postacie eucharystyczne. Do widzenia, lecę dalej. Kiedy ja mam te wszystkie modlitwy wylać swoje serce w tej treści, o której mówię? Kiedy kapłan zrobi to w ten sposób, jeszcze rzuci Pana Jezusa. Rozumiecie? On jest jedną wielką raną. To jego serce mam w swojej dłoni, zmiażdżone cierpieniem, zmasakrowane moim grzechem. I co, ja mam go rzucić? Krew, koniec. Kiedy ja mam się modlić, zanurzając we krwi cały dzień, moją rodzinę, wszystko, co zrobię? Kiedy mam zapieczętować we krwi Pana Jezusa to wszystko, o czym my mówimy? Przyjąć ten nieprawdopodobny dar Jego krwi, Jego ran? Kiedy tak szybko to wszystko w czasie przeistoczenia jest ukazane i już lecimy dalej. Złagodzić ból spieszących się dłoni kapłana. Dlatego papież Benedykt XVI, kiedy był w Polsce i spotkał się w Krakowie z klerykami i kapłanami w seminarium krakowskim, to bardzo prosił o to, aby kapłani wrócili do adoracji postaci eucharystycznych. Żeby to ukazanie trwało dłużej, żeby było adoracją, a nie tylko ukazaniem i położeniem, ukazaniem i położeniem. Bo ten najbardziej dramatyczny, wstrząsający moment przeistoczenia, który jest najbardziej wstrząsającym wydarzeniem we wszechświecie, śmierć Boga na krzyżu, musi być przeżyty całym sercem. A do tego trzeba czasu. Wejścia najgłębiej, w ciszy adoracji. Pamiętam, jak kiedyś przeżywałem Eucharystię w jednym z najbardziej surowych klasztorów trapistów. Tam jest według ich reguły moment przeistoczenia zupełnie niezwykle podkreślony. Ukazanie ciała Chrystusa trwa kilka minut. Ukazanie krwi Jezusa trwa kilka minut. Całość to ponad 10 minut. Przeistoczenie. I słuchajcie, w momencie, w którym kapłan podnosi ciało Jezusa, wszyscy mnisi padają na ziemię, leżą krzyżem. 5 minut w całkowitej ciszy. Pod krzyżem leżą krzyżem, adorując śmierć Jezusa. Wiecie, jakie to jest przejmujące? Potem krew Jezusa.
I wszyscy padają krzyżem. I przyjmują krew Jezusa z krzyża, ofiarowując siebie za świat, jak Jezus. Niesamowite przeżycie. Módlcie się za kapłanów, aby weszli w większą świadomość tego, co dzieje się w trakcie przeistoczenia. Kogo dotykają swoimi dłońmi? Kogo okazują? Kogo podnoszą i wywyższają, abyście mogli go zobaczyć, jak umiera z miłości do was? Niech Duch Święty jeszcze w chwili ciszy zapieczętuje te słowa w waszych sercach, w waszej pamięci.